Pracuję nad wstępną. Mój bot stale się zgrzała, więc rozmuwam LED-a 4 kawałków i składam, żeby mieć 64 warstwy. Musi ją rozgrzać aż do białości. Jeśli coś się nie uda, będzie źle. Kolor jest o wiele lepszy niż za pierwszym razem. Teraz mogę rozciągnąć sztabę i spuść San Mai. Jesse ma przewagę, ale powoli nadgania mnie. Minęła połowa rundy. Zostały 4 godziny. Jesse idzie jak burza, ale ma sporo medalu. Kolec jest mniejszy niż ostrze topora. Muszę więc przesunąć otwór asymetrycznie. Wybyłem ostrze. Czas na kolec. To unikalny kształt, bo kolec jest dłuższy niż część z ostrzem. Ważne, żeby Jesse odpowiednio przesunął stal. To nie jest zwykły kolec, tylko z rekurwą. Używam więc młotka i rogu kowadła. Wygląda kozacko. A jego rywal jeszcze się męczy. To dość cienka broń, więc nie ma miejsca na błędy. Ścianki nie mogą być zbyt cienkie, bo to będzie słaby punkt. Obawiam się, że coś mogło się rozerwać. Widzę rysy wokół tulei. Ścianki są za cienkie i spoina się rozwarstwiła. Podczas testów może pęknąć kompletnie, ale już tego nie naprawię, więc musi tak zostać. Skończyłem profil. Mogę hartować. Jesse utwardził ostrze. Jeszcze kolec. W pełni zahartował. Jest nieco ciężkie, więc muszę odchudzić je maksymalnie jak się da. Martwiłem się o kurta, ale robi szybkie postępy. Zahartuję tylko krawędź, bo nie chcę narażać metalu wokół tulej. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Obaj mają zakartowaną dłoń. Idą łeb w łeb. Jednym z parametrów jest skórzana opinka. Moja będzie wyglądać jak zbryzgana krwią. Co on robi? Pokrwawioną rękojeść. Ile to schnie? Będę miał czerwone dłonie. Wygląda groźnie. Moje ręce też. Na koniec ostrze krawędź. Poprzednio przegrałem przez rękojeść. Teraz bardziej się postaram. Poświęcił dużo czasu na upiększanie rękojeści. Jestem z niej zadowolony. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby pokonać Jesse'ego. 5, 4, 3, 2, 1. Otwórzcie narzędzia. Koniec rundy. Po 8 pojedynkach czuję się świetnie. Robiłem to, co kocham, na najważniejszej arenie. Czas na test wytrzymałości. Rąbanie pancerza i tarczy. Kurt, jesteś pierwszy. Zniszcz je. Nie mogę się doczekać. Broń wygląda porządnie. Opinka daje dobry, wygodny
niechwyt. Problem to rozwarstwienie, które się pogłębiło. I obawiam się, że to będzie postępować. Jesse, gotowy? Pewnie. Zawsze jest ryzyko, że coś pęknie. To ostatni test dzielący mnie od 8 tytułu. Musi być dobrze. Przeszła próba. Dziękuję. Nie mogliśmy marzyć o lepszym finale. Ale tylko jeden z was może zdobyć tytuł i $5,000. Kurt, miałbyś trzeci do kolekcji plus 15 tysięcy. Jesse, ty miałbyś 8 tytułów i 50 tysięcy. Obaj nas zachwyciliście, ale jurorzy musieli podjąć trudną decyzję. Gladiatorem kuźni zostaje... Niepowstrzymany Jesse. Kurt, możesz być dumny, lecz przegrywasz. Tak wyjaśni. Wybyłeś piękną i zabójczą broń. Jednak były problemy. W czasie testu odpadł fragment klinki i dlatego przegrywasz. Rozumiem. Jesteś dwukrotnym triumfatorem i wygrałeś 10 tysięcy. Ale twój udział w turnieju dobiegł końca. Proszę, żebyś opuścił kuźnię. Dziękuję. Jesse, gratulacje. Dzięki. Zgadzam się z decyzją jurorów. Jesse znów wybuchł wspaniałą broń. Dobra robota. Dzięki. Głowa do góry. Było super. Wiedziałem, że będę potem wyczerpany, ale nie żałuję ani chwili. Wygrałem dwa pojedynki, więc jestem zadowolony. Mogę cię określić jednym słowem. Niesamowity. Wygrałeś po raz 8 i zdobyłeś $50,000. Dziękuję. To przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Wygrałem $50,000 i większość przeznaczę na moją pasję. Już mam listę, co sobie kupię. Wreszcie będę mógł realizować to marzenie, a nie tylko marzyć o jego realizacji. Wersja polska, a Juno Polska. Tekst Szymon Gwiazda. Czytał Piotr Panasz. Będzie